Cześć, dzisiaj zapraszam Was na małe przejście po ogrodzie. Tutaj mamy oczko wodne. Jak widzicie, naprawdę fajnie wygląda. Jest to mój główny punkt w ogrodzie, ulubiony. Tutaj lilie akurat pozamykały się, bo jest po deszczu. Zobaczcie, jak ładnie rozpław kwitnie w tym słońcu. Idąc dalej, tutaj dookoła mamy posadzone jeszcze wszędzie kwiaty. Ale omówieniem tego zajmiemy się innym razem. Jeżeli chodzi o tą część, to tam z tyłu jest wysypane kamieniami i tak samo i chosty, i tam widać hortensję, klon palmowy. Ale tak jak mówię, no, kwiatową częścią zajmiemy się w następnym odcinku. A dzisiaj myślę, że właśnie ogrodowo-owocowa. Tutaj widać już wszędzie jeżyny, właśnie przejdziemy sobie do tego. Tu jeszcze z tej strony mamy przy oczku róże, też fajnie wyglądają. Kolorowe akurat w tym roku są tylko białe i czerwone. Idziemy dalej. W środku rosną juki, ale już zostały kwiatostany wycięte i wyrastają nowe, które w tym roku wyrosły. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Tutaj mamy jeszcze wieloletnią forsycję, ale w tamtym roku była dość mocno przecinana i dopiero odbija. Dość mało kwitła w tym roku. Tutaj idąc dalej możemy przejść do złotej czmieliny, która jest zapajęczona tutaj dość mocno. Jak widzicie, wszędzie pająki. Dobra, przejdźmy sobie do drugiej części. Dobra, teraz jesteśmy w drugiej części. Więc tak, może zacznijmy sobie od borówek i jeżyn. Mamy tutaj o jagody kamczackie na samym początku, a tutaj w tym drugim pasie są wszędzie borówki amerykańskie i tam dalej jeżyny. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jest bardzo dużo owoców. Zobaczcie tutaj na tym krzaku na przykład, ile jest już dojrzałych. Tutaj tak samo ten. Fajnie, fajnie naprawdę. Ten jeden był tutaj dosadzany ostatnio, bo akurat poprzedni, który tutaj rozpadł. A tutaj mamy jeżyny. Zobaczcie na to, jaki ogrom dojrzewających owoców. Myślę, że za jakieś 2 tygodnie to większość z nich będzie czarniutka, no bo tu już o powoli zaczynają dojrzewać. Idąc dalej, tu jeszcze pomiędzy jeżynami mamy borówki i tutaj krzak, na którym jest najwięcej owoców. Zobaczcie na to. Ten ogrom, jest ich naprawdę dużo. I co, wracając, tutaj powiedzmy, że taki większy rzut. Tam mamy właśnie te jeżyny. Teraz przejdziemy sobie przez jeżyny. Akurat te krzaki były w tym roku przesadzane i jakoś nie rosną za dobrze. No wiadomo, odbijają tam od ziemi, no bo jeżyna tak naprawdę możemy nazwać, że to jest chwast, więc ona odbije w każdym miejscu, ale na jakieś większe owocowanie trzeba się przygotować w następnym roku dopiero. O, zobaczcie na to. Nawet tutaj ta jeżyna jest w stanie wyrosnąć tak kompletnie z ziemi, z korzenia. Tylko nie wiem, czy to właściwie z korzenia, które został posadzony w tym roku, czy to bardziej z korzenia, które. Bo wszystkie te jeżyny rosły po tamtej części wzdłuż tego ogrodzenia, tak jak te dwie. Więc nie wiem do końca, czy te korzenie zawędrowały stamtąd do tego miejsca, czy od wiosny już zdążyły tak pójść dalej. Przejdziemy sobie dalej. Tutaj ta część jest bardziej pod drzewem i ma te liście jednak większe. No bo wiadomo, no świeżo przesadzona roślina mogła zostać delikatnie przepalona. Tutaj jeszcze szybki widok na ten ogromny żywopłot stójki, który będzie musiał zostać przycięty. Myślę, że w tym roku trzeba będzie się tym zająć, wyrównać to, bo jednak no, jest już zbyt gęsty, a niestety tuja tej odmiany Brabant ma taki minus, że trzeba ją jednak przycinać. To co, przejdziemy sobie dalej.
Wróćmy jeszcze do tych jagód. Fajnie po deszczu się chodzi. O, i tutaj mamy te jagody, tutaj mamy cukinię i jakiś koperek. To co, idąc dalej, tutaj właściwie mamy cały rząd malin i tutaj agres tej porzeczki. Oczywiście ten cały ogród jest przerośnięty drzewami, wszystko to są drzewa owocowe. Zaraz część pokażę, bo akurat teraz fajny jest sezon na owocowanie wiśni, owocowanie agrestów, bo jeżeli chodzi na przykład o te maliny, które nawet teraz widzimy, to niestety to są maliny późniejsze i aktualnie dopiero są zawiązki kwiatów i zawiązki owoców, tak jak widzicie tutaj w tym miejscu, ale jest cały długi rząd aż do końca ogrodu. Tutaj szybkie jeszcze sadzenie agrestu, zobaczcie ile naprawdę jest owoców. Dziesiątki tych owoców, a i tak już zostało bardzo dużo zjedzone. Tutaj jeszcze czarna porzeczka. Czarna porzeczka, czarna porzeczka. Wszędzie po całej długości. Cały taki rząd. No i tak jak mówiłem, no tutaj te maliny po całej długości. Tutaj jeszcze też warzywa, jak już tutaj cebulę, ogórki i nawet widzę pomidory. Jeżeli chodzi o agresję, tu jest kolejny i tutaj przechodzimy dalej do czerwonych porzeczek. Zobaczcie, jak one fajnie się świecą na słońcu. Te właśnie te ogórki i tutaj pomidory. O, widzę nawet jeszcze pietruszka. O, a ten na przykład krzak porzeczki dość słabo rośnie, coś przesycha. Trzeba będzie mu się przyjrzeć. Jeżeli chodzi o te ogórki, to akurat są podwiązane do góry, bo niestety jak leżą, to są mocno zjadane przez ślimaki. O, tutaj mamy dalej te porzeczki. I tutaj kilka krzaków agrestów, które jakoś średnio w tym roku rosną. Nie wiem, czy one nie mają tutaj za sucho, no bo jest, jak widzicie, dość przeschnięty. Nawet jakieś tutaj porosty na nim rosną, więc widać, że nie ma nowych przyrostów. No może to, no dobrze, tutaj jest jakiś nowy przyrost, ale to nie za dużo. No to też jakieś chwasty, które wiadomo, trzeba będzie się za niedługo pozbyć. Tutaj dalej. I tutaj mamy część z malinami, które są całoroczne. Ten gatunek malin, bo myślę, że to możemy sobie zjeść, chociaż nie wiem, czy ona jest... No tak, jest jednak jeszcze trochę mało dojrzała, ale jakoś dam radę. No okej, ale mogłem jeszcze zaczekać. Kolejna. Ta myślę, że będzie coraz lepsza. Tak, miałem rację. Przepyszna. I tutaj jest właściwie koniec ogrodu. Jeszcze tam na samym końcu jest winogrono. Jakaś pszczoła przeleciała. Zobaczcie na to winogrono tam. Ale niestety ono raczej nie będzie chyba dobrze rosło. Bo to jest w samym rogu. Tutaj jest mocno wysoka trawa sąsiada, więc zobaczymy, jak to będzie. Tutaj mamy drzewo wiśni. O, pod światło będzie średnio to widać. Może na innym drzewie pokażę. No bo tak jak mówię, cały ogród wygląda tak, są wszędzie właśnie drzewka. Zobaczcie na te wisienki. Tutaj na przykład. Przepyszna. O, tam. Wszędzie właśnie one są. Tutaj jest nowa właśnie czereśnia posadzona. I tutaj, tak jak mówiłem, jest do końca... O, jakiś komar na mnie usiadł. Jest do końca ten żywopłot z
tej tui, którą mówiłem właśnie, że będę w niedługim czasie postarał się przyciąć. Tutaj one na końcu są dużo, dużo mniejsze, bo tamte były posadzone wcześniej, a te później zasadzaliśmy. Jeżeli chodzi o tą część, tutaj mamy jeszcze dodatkowo to winogrono. I tutaj jeszcze przebijają się te maliny właśnie zza ogrodzenia, bo one też tam w dość dużej ilości rosną, no i są wycinane u nas dość często, bo jednak co roku one przechodzą na tą stronę ogrodzenia. No i tak jak mówię, w niedługim czasie właśnie nagram jakiś film z wycinania tych tui, no bo one mają już, myślę, że po 6 metrów, tamte na początku to na pewno nawet więcej, bo tutaj taka jedna mniejsza. No jak fajnie ptaszki śpiewają. O, tutaj jeszcze zobaczcie, dojrzewające jabłka. Ta akurat jabłoń była w tym roku przecinana. Zobaczcie, ile tam wilków odrasta. I myślę, że mniej więcej ten ogród owocowy w ten sposób wygląda. O, tu jeszcze pokażę wam brzoskwinie. Nie to, tylko tutaj. Patrzcie na to, jak ładnie dojrzewają brzoskwinki. Są już ok? Nie, jeszcze troszkę twarde. Warto zaczekać, no bo aktualnie na drzewku są tylko 3 sztuki, więc bez sensu byłoby zjeść takie niedojrzałe. Jak się super słońce przebija. Tutaj jest jeszcze drzewo, które myślę, że będzie docelowo do wycięcia. Chociaż nie wiem, no bo to jest śliwka mirabelka. Jej owoce są takie średnie, no bo to są maleństwa. Jedynym plusem jest to, że są dużo, dużo wcześniej niż normalne śliwki. Ale no zobaczymy. Tak czy inaczej miałem pomysł, żeby z tego drzewka spróbować zrobić jakieś duże bonsai w momencie, gdy by było wycinane, bo ma taki dość ciekawy pień, podstawę. Myślę, że mogłoby być coś z tego fajnego. Zobaczcie, tutaj jest taki pęknięty, tu też jest pęknięty, więc myślę, że jakby spróbować z tego zrobić, uciąć do jakiejś niskiej wysokości i później wyprowadzić z tego koronę, to może w przyszłości mogłoby być coś z tego fajnego. Tak to wygląda i tak jak mówiłem, te tuje wchodzące już tutaj w krzaki, wchodzące w drzewka, trzeba będzie je, myślę, że tak 30-40 cm przyciąć po całej szerokości. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze do jednej brzoskwini i do czereśni. O, tu jeszcze zobaczcie, ile jabłek już spada. Powoli spadają i zaczynają gnić. Teraz szybki rzut jeszcze na tą czereśnię, tak jak mówiłem. Tutaj mamy założone odciągi, bo wszystkie te gałęzie kierowały się do góry. Ta korona była bardzo gęsta i nie miało to zbytnio sensu, bo tak rosły na wysokość, no później jest tylko problem z ich zrywaniem owoców. Spadają albo wyjadają to ptaki, więc to jest kompletnie bez sensu. I tutaj może szybki rzut jeszcze na tą brzoskwinię, bo naprawdę fajnie wyglądają jej liście, takie jaśniejsze teraz. Teraz akurat fajnie, bo nie świeci tak słońce mocno. I zobaczcie jeszcze na tą ogromną jabłoń, tak na sam koniec. Może też zrobię jakąś aktualizację oczka, też drugiej części ogrodu z drugiej strony domu. Tam jest część kwiatowa. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zostawienia subskrypcji, żeby nie ominąć kolejnych filmów. I co, widzimy się następnym razem. Na razie, cześć, cześć.